W statystyce opisowej, a dokładniej w dynamice, jako dziale tej statystyki opisowej, możemy zbadać, jak zmieniają się z biegiem kolejnych okresów, czy to miesięcy, lat, czy też kwartałów, jakiejkolwiek to by była nieczęstotliwość danych, jak zmieniają się wartości jakiegoś szeregu czasowego, który może przyjmować albo wartości stałe, czy też mocno zmieniające się w sposób różny. Jeżeli ja tutaj widzę, że mamy na początku wyniki 2, 2,5, 7,5, 3, 3,1, to widzę, że w danym okresie, czyli od 2004 do 2008 roku, wartości tej tutaj zmiennej, mogą to być na przykład jakieś wydatki, one generalnie rosną. Ale jeżeli ktoś mnie zapyta, jak z roku na rok na przykład zmieniały się wartości, albo jak w porównaniu do 2004 roku następowały zmiany, możemy to określić, ale na dwa sposoby. A więc za pomocą tak zwanych indeksów łańcuchowych, albo za pomocą indeksów jednopodstawowych. Na oddzielnym filmie ja to tłumaczyłam i kwestia, powiedzmy, odnaleźć ten film na playliście ze statystyki opisowej, ale nie omówiłam Wam, że również oprócz jakby ujęcia procentowego, o ile jakieś zjawisko wzrosło czy też zmalało, można również omówić tak zwane przerosty, bo to są zmiany, które są wyrażone w jednostce. Jeżeli tutaj mówimy o wydatkach na przykład w tysiącach złotych, to widzimy, że na przykład w porównaniu do 2004 roku nasze wydatki w 2005 roku, one wzrosły o połowę 1000 złotych, czyli o 500 złotych. Potem w kolejnym roku nastąpił wzrost o 0,25 tysiąca złotych, czyli 250 złotych, a potem mamy kolejny wzrost o 25 setnych, czyli 250 złotych. Potem zjawisko znowu rosło, a potem następowała już tendencja powrotnego spadku, aż nawet do wartości 1. Żeby policzyć, o ile procent nastąpiły zmiany w porównaniu do stanu na przykład z 2004 roku, możemy policzyć tak zwane indeksy łańcuchowe. One za każdym razem będą liczone jako, tutaj to jest, jako wynik podzielenia wartości bieżącej z danego roku przez wartość, do której zawsze będziemy się odnosić, czyli do tej stałej podstawy, do jednej podstawy z roku 2004 na przykład, bo nie zawsze musi być podstawą rok początkowy, może to być jakiś wybrany dla nas szczególnie ważny. Ja tutaj, tak jak widzicie w Excelu, usztywniłam tą wartość z 2004 roku, bo to jest najłatwiejszy sposób, bo po wyliczeniu takiej wartości przeciągamy wartości w dół takiej formułki i za każdym razem mamy odniesienie. I zgodnie z tym, że są to indeksy jednopodstawowe, gdzie porównywaliśmy wartość do, powiedzmy, bieżące wartości do wartości 2004 roku, to zawsze możemy interpretować te wyniki jako różnicę do 100%. Bo ten wynik, przykładowo 100%, oznacza, że wartość wydatków w tym roku w porównaniu do niego samego, no to jest 100%, czyli nie nastąpił ani wzrost, ani spadek. Jeżeli za każdym razem, tutaj zobaczcie, indeks każdy po kolei jest powyżej 100%, oznacza to tyle, że dane zjawisko w którymś tam wybranym roku, na przykład w 2010, było o 145% wyższe od tego, co było w 2004. Czyli można powiedzieć, że nastąpił wzrost w 2010 tego zjawiska, czyli na przykład wydatków, o 45% w porównaniu do poziomu wydatków, jaki został odnotowany w 2004 roku. Bo wynik podzielenia 2,9 przez ten wynik, do którego porównujemy, daje nam 1,45, czyli po zamianie na procent, czyli razy 100, to mamy 145%. I teraz pytanie, co w związku z tym wynikiem? On jest dość charakterystyczny, bo indeks po podzieleniu 1 przez 2 wynosi 50%, ale my nie interpretujemy samego wyniku procent równego 50, tylko ile mi brakuje,
do tego, żeby mieć 100%, które oznacza brak zmian. Bo jeżeli ja sobie wpiszę 1,25, to już nie interpretujemy, że jest to wartość spadku o 62,5%, tylko mówimy w tym momencie, że jest to spadek o, tutaj zobaczcie różnicę, 37,5%. Bo oprócz policzenia indeksów, powiedzmy tutaj tych jednopodstawowych, możemy policzyć również indeksy łańcuchowe. A łańcuchowe bardzo łatwo się wylicza, bo my zawsze wartość bieżącą odnosimy do wartości, która była okres wcześniej. A więc za każdym razem dzielimy sobie wartość bieżącą, czyli z danego roku, przez wartość z roku wcześniejszego. Mówię, jeżeli są kwartały, to mówimy o kwartałach, wiadomo. I za każdym razem mówimy, o ile ten wynik indeksu różni się od 100%. Bo wynik 100%, jak już mówiłam, mówi o tym, że dane zjawisko w danym roku w porównaniu do roku wcześniejszego nie uległo żadnej zmianie. Czyli tu można powiedzieć, że wydatki w roku 2008 wzrosły o 3,33% w porównaniu do wydatków z roku 2007, czyli roku poprzedzającego, a w tym roku, na przykład tutaj 2009, możemy powiedzieć, że nastąpił spadek o tą różnicę 6,45% tego właśnie zjawiska, czyli wydatków, w porównaniu do tego, co było rok wcześniej. Czyli zawsze interpretujemy, o ile jest więcej albo o ile jest mniej, czyli o ile brakuje, w porównaniu do 100%, które są takim punktem wyjściowym, który stwierdza, że nie mamy zmian. To było omówienie indeksów łańcuchowych, jak i indeksów jednopodstawowych. Drugim tutaj, powiedzmy, elementem, który mogłabym Wam pokazać, są tak zwane przerosty absolutne. Przerosty absolutne, tu chodzi o to, że my liczymy dosłownie taką zmianę, różnicę, jak dana wartość z danego roku różni się od wartości z roku, który przyjmujemy za podstawę, ale co ważne, stałą. Ona się nie zmienia. I w tym momencie te absolutne, bezwzględne, to znaczy w konkretnej jednostce i jednopodstawowe, zwróćcie uwagę, jednopodstawowe, bo porównuje do wartości z jednego roku bazowego. I są to przyrosty, czyli jakieś wzrosty lub spadki, absolutne, czyli bezwzględne, bo wyrażone na przykład w jednostce 1000 złotych czy 1000 kilogramów. Jeżeli będziemy mieć przyrosty względne, to one mają stałą jednostkę procent. Dlaczego? Bo one są liczone, te różnice, względem, czyli w porównaniu do tego, co było wcześniej. Tutaj mamy właśnie wymienione te jednopodstawowe przyrosty, ale z podziałem na przyrosty absolutne, czyli w jednostce, i względne, czyli wyrażone jeszcze raz podzielone przez wartość z okresu podstawowego, który my tutaj sobie przyjęliśmy za bazę, i wyrażone w procent. I teraz jak liczyć przyrosty tutaj łańcuchowe i na początek te absolutne. Zobaczcie, to jest po prostu fizycznie różnica w przyrostach łańcuchowych. Jak zawsze tutaj, no zobaczcie tak, przy indeksach było dzielenie, tak przy przyrostach mamy różnicę, ale za każdym razem odnosimy wartość bieżącą do tego, co było okres wcześniej. A tak zapisaną formułę po prostu przeciągamy w dół i wyrażone tutaj wartości mówią, o ile tutaj, tak jak mówiłam, przykładowo wydatki w 1000 zł w danym roku różniły się od wyniku, który był wcześniej, ale wyrażone jest to w 1000 zł. Czyli to jest zwykła, najprostsza różnica, ale jak wartość bieżąca różni się od poprzedniej, która oczywiście naturalnie się zmienia. Jeżeli mamy przyrosty jednopodstawowe, te absolutne, czyli wyrażone w jednostce, przykładowo mówię w 1000 zł, to my możemy powiedzieć, że ciągle wartość bieżącą zmniejszamy o wartość, która była z roku bazowego, stałego, jednego, ciągle tego samego. Czyli w każdym roku liczymy różnicę, jak dana wartość różni się od wartości, która była w okresie, który przyjęliśmy za bazę, za podstawę do porównań. W tym momencie
Oprócz tej różnicy, czyli tej przerostu czy łańcuchowego, czy przerostu jednopodstawowego, ale absolutnego, można wyliczyć przerosty, ale względne. Czyli te różnice, które mamy tutaj, czy mamy tutaj, można jeszcze wyliczyć, ile wynosi ta zmiana, ale w ujęciu procentowym, żeby mieć jasność, czy te zmiany procentowe są też duże, czy też małe, żeby to umieć jakoś zinterpretować. No bo co mi to daje, że na przykład jak jakieś wydatki tutaj wzrosły o 0,5 tysiąca złotych. Mnie interesuje, czy dla kogoś jest to dużo, czy też mało. I żeby umieć to skomentować, liczymy zmiany procentowe, czyli te przerosty w przypadku jednopodstawowych przerostów dzielimy jeszcze raz przez stałą wartość. A tu było liczone z indeksów. To po prostu ten wynik jeszcze raz dzielimy przez wartość z okresu bazowego, czyli przez wartość 2. Czyli 0,5 przez 2 i mamy wynik. Każdy z tych wyników dzielimy przez wartość z roku podstawowego i w tym momencie te wyniki już nie podlegają porównaniu do jedynki, a po prostu je interpretujemy takie, jakie są, bo te wyniki już uwzględniają to, że ta jedynka, która jest w indeksach, jest jakby usunięta. I ja tak jak tutaj już się sama zorientowałam, w moim arkuszu jest zapisane, że również te przerosty względne jednopodstawowe można policzyć z tych wzorów, które tutaj mam. Czyli jeżeli jest taka zależność, jeżeli do jedynki dodam procentowy przyrost, liczony ten procentowy, czyli względny przyrost, liczony jako łańcuchowy, daje mi to indeks typowy łańcuchowy. I odwracając, jeżeli od indeksu łańcuchowego odejmę jedynkę, mam procentowy przyrost właśnie łańcuchowy. Także ja tutaj, jak widzicie, z tego skorzystałam. A dodatkowo, jeżeli chcecie, możecie sobie podejrzeć, jak ja to liczyłam tutaj jako formułkę. Więc tutaj mamy te teksty zapisane, ale oczywiście wiadomo, tutaj to powinno być wzięte w nawiasie, ta różnica podzielona przez wynik. To jak najbardziej będzie to poprawki, jak widzę w tym arkuszu dla tej rozpiski. I jeszcze jeden element, to że przyrosty te absolutne wyrażone w jednostce, liczone jako łańcuchowe przyrosty, czyli w odniesieniu do wartości z okresu wcześniejszego. Jeżeli podzielimy jeszcze raz każdy z tych wyników przez wartość, która była w danym okresie wcześniej, czyli 0,5 przez wartość z okresu wcześniejszego, to my otrzymujemy te zmiany. I tutaj w ten sposób ja to policzyłam, że przyrosty względne łańcuchowe to przyrost bezwzględny łańcuchowy, ale podzielony przez wartość, jaka była w okresie wcześniejszym. I taką formułkę wystarczy przeciągnąć w dół, żeby mieć wyniki dla kolejnych wierszy. I te wyniki, tak samo tych przerostów względnych, czy łańcuchowych, czy jednopodstawowych, bezpośrednio interpretujemy, jeżeli jest plusem, to wzrost, jeżeli z minusem, to spadek. Ale pamiętajmy o tym, że tutaj interpretujemy, o ile dane zjawisko wzrosło, czy też zmalało, tu w porównaniu do okresu z roku czy z okresu wcześniejszego, a tu mówimy, o ile nastąpi wzrost lub spadek danego zjawiska w porównaniu do okresu, do którego porównujemy, czyli przykładowo do 2004 roku. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania dotyczące tego filmu, jak najbardziej umieszczajcie te pytania w komentarzu, a gdy ja będę miała możliwość, na pewno się odniosę do takich uwag. Pozdrawiam!